Cześć, witajcie. Dzień dobry, dobry wieczór. To, co tu widzicie, to jest reklama firmy Hit Company. Tutaj na dole widać to. I chciałem wam mówić w bardzo dużym skrócie początek działalności tej firmy. Oczywiście nie znalazłem wszystkich materiałów wizualnych, więc wrzucę wam tablicę. Mocno okrojone. Wiadomo, z lat 50. ciężko znaleźć jakiekolwiek materiały. Ale przygotowując się do tego materiału, przetłumaczyłem w oparciu o artykuł z Wacom Cube Valley materiał z numeru drugiego, zdaje się. I sięgnąłem także do instrukcji montażowych wydanych przez firmę HIT. Na przykład do instrukcji wzmacniacza W. M, który tu widzicie pod dwójeczką Jak możecie się domyślać, jest to związane ze wzmacniaczem Williamsona, bo układ tego wzmacniacza HIT to jest Williamson. Jest on tutaj zrobiony na transformatorze firmy Peerless i z lampami Genalex KT66. Ma to 20 parowatów na wyjściu. Pokażę Wam w dużym skrócie, oczywiście, instrukcję montażową, którą możecie sami znaleźć w internecie i postarać się złożyć taki wzmacniacz samodzielnie. Oczywiście ten transformator peerlessa dzisiaj jest niedostępny, chyba że z drugiej ręki, ale firma Hammond robi transformator wysokiej jakości do lampka T66 z impedancją uzwojenia pierwotnego 6,6 kOhm, który tutaj nadawałby się. Przy tym napięciu zasilania 480V. No i wtedy nie mamy problemów z kombinowaniem ze sprzężeniem zwrotnym, ponieważ możemy podłączyć je pod odczep 16-omowy, tak jak oryginalnie wzmacniacz był obliczony. Czyli, używając dzisiejszych transformatorów głośnikowych, można zbudować taki wzmacniacz. Z tym, że problem jest jeszcze ze transformatorem zasilającym, no ale. Jeżeli chcemy używać prostownika lampowego, no to trzeba poszukać niestety transformatora. Albo zamówić wykonanie jest kilka firm, które specjalizują się w wykonywaniu takich rzeczy. Albo użyć po prostu prostownika półprzewodnikowego i odpowiednio dobrać transformator. Były jeszcze przedsmacniacze, tuner. Także jak widzicie, firma HIT miała szeroką działalność, jeżeli chodzi o produkcję tych. Zestawów do samodzielnego montażu, i teraz nie wiem, który ja tutaj mam. Obraz, który teraz widzicie, to jest fragment właśnie instrukcji montażowej wzmacniacza HitKit W5M. I tak szczerze powiedziawszy, ten wzmacniacz to jest najtańszy high-end, który możecie sobie w domu zmontować. Jest on oparty o wzmacniacz Williamsona w tej topologii z użyciem lamp KT66, jak powiedziałem. Po pokonaniu kilku problemów związanych tutaj z zasilaczem co jest łatwe do rozwiązania i transformatorem wyjściowym Możemy zastosować wysokiej jakości transformatory kanadyjskiej firmy Hammond albo polskich Ogonowski Możemy zbudować sobie dwa monobloki Zalecane przeze mnie taka budowa ze względu na to że Nie mają one przedwzmacniacza I do niego można też dorobić jakiś ładny przedwzmacniacz Lampowy też korzystając z modułów czy tam zestawów, planów zestawów montażowych, Hitkit. Ale można skorzystać z propozycji pana Eklanda. Jest to człowiek, który dla magazynu Vakuum Walej zrobił kilka wzmacniaczy, w tym pushpula na 2A3. Przygotowując on, Wysokiej jakości wzmacniacz oparł się o znany układ. Ja Wam też przytoczę pod koniec filmu artykuł, który zresztą też został wykorzystany w materiale w elektronice praktycznej. Wspomnę o tym w stosownym czasie, ponieważ wiąże się z tym ciekawy, ciekawa opinia autora artykułu z elektroniki praktycznej. Natomiast ten schemat, który tutaj widzicie, jest zastrzeżony przez vacuum Tube valley i pana Eklanda. Ale do użytku domowego, czyli niekomercyjnego, możecie taki wzmacniacz sobie zbudować. Pokażę go wam w stosownym czasie pod koniec filmu. I jest to naprawdę najtańszy high-end, który możecie sobie zrobić. Ten transformator Plitrona można też zamienić na inny transformator. Z dystrybucji Hamonda w polskich musi mieć tylko 4 kg na uzwojeniu pierwotnym. Odczepy ultraliniowe tradycyjnie 40%, lampy KT 88% i dobrze by było wziąć lampy softeka. No, są chyba jedne z lepiej brzmiących lamp w tej chwili. Nie tam chińskie lampy, tylko właśnie softeki. Dobrze, wstęp trwa już prawie 6 minut. Zapowiem tylko, że film o KT88 już przygotowałem. Wrzucę go w stosownym czasie, zaplanuję go gdzieś tam na początek roku, 2022. A teraz zapraszam do materiału. Hitkit: Wczesne lata Haifi według Charlie Kittlesona. Jest to tłumaczenie artykułu z Vacuum Tube Valley. Powojenne hi-fi w USA. Hi-fi do użytku domowego naprawdę zyskało na sile w latach bezpośrednio po II wojnie światowej. Powracający żołnierze po raz pierwszy zasmakowali muzyki klasycznej na żywo, gdy stacjonowali w miejscach takich jak Włochy i Francja. Cieszyli się z tego doświadczenia i podobało im się to, co usłyszeli. Ale kiedy po wojnie wrócili do Stanów, aby odtworzyć tak nagrane występy, stwierdzili, że większość dostępnego wówczas sprzętu audio jest w najlepszym razie przeciętna. Wielu wczesnych entuzjastów audio przeszło szkolenie wojskowe w elektronice lub było entuzjastami radia, którzy byli w stanie skonstruować własne wzmacniacze i głośniki przy użyciu starych części radiowych i elektroniki z nadwyżek wojennych i śledzili plany w entuzjastycznych publikacjach, takich jak magazyn Radio Electronics. W Wielkiej Brytanii mniej więcej w tym samym czasie rozwijały się podobne trendy. Następnie w 1947 roku roku doszło do monumentalnego wydarzenia w świecie audio. DTN Williamson opracował słynny obwód wzmacniacza, zwany też wzmacniaczem Williamsona i opublikował plany wraz ze schematem w Wireless World brytyjskiej publikacji elektronicznej. Konstrukcja Williamsona była jednym z pierwszych wzmacniaczy, które skutecznie łączyły sprzężenie zwrotne z wysokiej jakości transformatorem głośnikowym, specjalnie zaprojektowaną topologią wejściową i brytyjską wysokowydajną lampą KT66. Obwód wejściowy końcówki składał się ze wzmacniacza napięcia, odwracacza fazy z dzielonym obciążeniem i nieodwracającej pary różnicowej. Wytwarzał 15W mocy RMS. Wytwór DTN Williamsona zapewnił wydajność, która była wręcz rewelacyjna. Był to pierwszy powojenny projekt wzmacniacza, który został powszechnie zaakceptowany. W ciągu kilku następnych lat kilka brytyjskich i amerykańskich firm wprowadziło na rynek kompletne wzmacniacze typu Williamsona, takie jak Alltech Lansing A323, Brook 12A3, HH Scott 210A i Radio Craftman C500. Wiele amerykańskich magazynów elektronicznych opublikowało plany i schematy wzmacniacze oparte na projekcie Williamsona. Amerykańskie wersje wzmacniacza Williamsona zwykle używały lamp wejściowych typu 6L6 lub 807, podwójnych lamp 6SN7 we wzmacniaczu wstępnym i stopniu sterującym. I wysokiej jakości transformatora wejściowego takiej jak UTC... LS-55 i LS-57 lub podobnych konstrukcji Chicago, Peerless lub Stanko. Właściwie odrestaurowane wzmacniacze nadal mają doskonały dźwięk. Początki firmy HEAT. Edward HEAT Założyciel i pierwszy prezes firmy początkowo zajmował się lotnictwem i powiązanymi z lotnictwem częściami. Hit wprowadził parasol jeden z pierwszych zestawów samolotów na początku lat 30. XX wieku. Niestety pan Hit zginął w katastrofie lotniczej w 1934 roku. Drugi prezydent, Howard Anthony, prowadził biznes lotniczy aż do końca wojny. Anthony był bardzo zaangażowany w lotnictwo, ale zawsze interesował się radiem i elektroniką. Kiedy skończyły się Kontrakty wojskowe na części do samolotów, Anthony postanowił wejść do rozwijającego się powojennego biznesu elektronicznego. Hit zaczął licytować partie nadwyżek wojennych i zabezpieczył miliony funtów, wagowo, części do samolotów i elektroniki. Inna firma kupiła części do samolotów. A HIT zatrzymał elektronikę. HIT rozpoczął remarketing nadwyżek elektroniki wojennej i sprzedaż elektronicznego sprzętu testowego przez comiesięczną ulotkę. Pierwszym zestawem hit był oscyloskop O1, następnie wprowadził inne rodzaje elektronicznego sprzętu testowego, w tym lampowe woltomierze VTVM, oscylatory audio, generatory sygnału, testery lamp, testery kondensatorów i inne urządzenia. Zestawy były przeznaczone dla każdego, od nowicjusza po eksperta. Dla każdego, kto interesował się elektroniką. Wiele zestawów HIT zostało sprzedanych do szkół średnich i koleżów, z których mogli korzystać początkujący inżynierowie elektronicy. Zestawy były dostarczane z dokładną i dobrze ilustrowaną instrukcją montażu, ze zdjęciami poglądowymi i dużymi schematami podobnymi do planów, wykrojoną i wykończoną obudową oraz wszystkimi częściami potrzebnymi do ukończenia projektu. Pierwsze wzmacniacze HIT w 1947 roku HIT zaczął sprzedawać zestawy wzmacniaczy pod nazwą HIT-KIT. Były to prymitywnie wyglądające urządzenia, w których wszystkie elementy były zmontowane na jednej obudowie, wykonanej z kawałka blachy. Pierwsze wzmacniacze Hita A1, A2, A3 i A4 zostały opracowane na podstawie obwodów, znajdujących się w radiotron podręcznik projektanta. Zazwyczaj wykorzystywali parę lamp w metalowych o budowach typu 6L6 lub 6V6 i zalewany transformator wyjściowy, prawdopodobnie wyrób Chicago. Podobno nie Wiele z nich zostało sprzedanych i niewiele się zachowało. We wczesnych latach 50. Hit sprzedawał również tunery kitowe, w tym tunery FM, lampowy FM1 i FM2. Miał w ofercie również BC1 monofoniczny tuner AM. A5 w 1951 roku był 10-watowym wzmacniaczem wyposażonym w parę 6L6 i w oktalowe lampy wejściowe. Zwróćmy uwagę na nadmiarowy transformator zasilający. Ma on wiele odczepów napięcia. Umożliwia to dobór napięcia anodowego. Wzmacnacz został wykończony w jasnym, srebrnym lakierze o tonacji młotkowej. Transformator głośnikowy wydaje się być zapuszkowanym i zalanym transformatorem Chicago. Podobne urządzenie A6 wypuszczono po A5 1952. Era wzmacniacza Williamsona w zestawach Hita. Hit postanowił przyjrzeć się produktom audio podczas szaleństwa na początku lat 50. na zestawy Hi-Fi. W odpowiedzi na popularność wzmacniacza Williamsona, HitKit prowadził zestaw wzmacniacza W1A1 za 49,95 dolarów amerykańskich w roku 1952. Był oferowany jako wzmacniacz z dwiema obudowami, czyli z zasilaczem w jednej obudowie i wzmacniaczem w drugiej obudowie. Oddzielna konstrukcja zasilacza została wykorzystana w celu zmniejszenia szumów, poprawy elastyczności instalacji i oba moduły zostały połączone przewodem w izolacji. Został on oszacowany na 15 W RMS. Wyposażony w lampy oktalowe 6SN7 dla sterownika i odracacza fazy, wyparę parę tetrot typu 807 połączonych triodę w konfiguracji przeciwsopnej oraz prostownik pełnookresowy 5U4G. Zastosowano wysokiej jakości transformator wyjściowy pir 16258. W zasilaczu zastosowano zalany dławik i zalany transformator sieciowy. Oba były wyprodukowane przez firmę Chicago. Obudowa wzmacniacza i zasilacza została wykończona szarym metalicznym lakierem o strukturze młotkowej. W1A1 został zastąpiony przez W2M i kosztował 49 95 dolarów amerykańskich w roku 1953. Był to podobny projekt z wyjątkiem zastosowania tetrody strumieniowej 5881 prowadzonej przez Tung Sol w 1953 roku. 5881 była kompaktową i wzmocnioną wersją 6L6G. Była przystosowana do wyższego napięcia nodowego, około 400V i posiadała pozłacaną siatkę sterującą dla lepszej stabilności i dłuższej żywotności. Ten wzmacniacz może być skonfigurowany jako podłączony w triodę lub podłączony w pentodę przez zastosowanie dodatkowych odczepów uzwojenia pierwotnego na transformatorze głośnikowym. W2M miał ten sam układ obudów co W1A1, ale transformatorem wyjściowym był Alltech Lansing 2020 Pirless 16277, a prostownikiem lampa 5V4G. Rama nośna została wykończona tym samym szarym metalicznym lakierem. O strukturze młotkowej. Produkcję W2M zaprzestano w 1955 roku. Sprzedano ponad 8000 sztuk wzmacniacza W2M. HitKit wprowadził również WAP-1 za 9,95 dolarów amerykańskich. Kompaktowy przedsmacniacz kramofonowy, przedsmacniacz liniowy. Przedsmacniacz był zasilany ze wzmacniacza mocy WM1 lub 2 przez odpowiedni przewód. WAP-1 był płaskim, dyskretnym urządzeniem wykończonym szarą emalią o strukturze młotkowej. Wykorzystywano tam lampę 12AU7 i 12AX7. Zwróćmy uwagę na przedłużone osie gałek sterujących. One prawdopodobnie zostały wymierzone jako cięte w długościach półcalowych dla instalacji niestandardowych, dla urządzeń niestandardowych. Hitki W3M. Za 49,95 dolarów amerykańskich, prowadzony pod koniec 1953 roku, był identyczny z W2M, z wyjątkiem wysokiej jakości transformatora głośnikowego AcroSound TO300. Ten transformator został zaprojektowany i wyprodukowany przez Herb Keroes i David Hafler z AcroSound Corporation w Filadelfii w Pensylwanii. Zawierał słynny układ ultraliniowy i podobno dawał moc Petrody z dźwiękiem triody. Autor artykułu, pan Charlie Kittleson, napisał, że posiadał kilka W2M i W3M i powiedział, że brzmią one wyraźnie inaczej. Urządzenie z Peerlessem W2M ma eufoniczny i romantyczny dźwięk, podczas gdy urządzenie z Acrosound w W3M jest jaśniejszy i ma lepiej kontrolowany bas i wydaje się bardziej szczegółowy. Przez pewien czas, na początku lat 50 w W2M w3M I W3M były oferowane w tych samych katalogach. W3M we wczesnych wersjach posiadał obudowę wykończoną szarym lakierem młotkowym, a później był sprzedawany ze złotym, metalicznym wykończeniem od 1959 roku do 1962 roku. W3M był bardzo popularnym wzmacniaczem na tamte czasy. Sprzedano ich ponad 12 tysięcy. Zaczęły się czasy budżetowego Hi-Fi. Na początku lat 50. szaleństwo HiFi nabierało rozpędu. Kilka firm zaczęło oferować wysokiej jakości wzmacniacze. Biorąc pod uwagę, że średnia tygodniowa płaca wynosiła około 50 dolarów do 60 dolarów tygodniowo, wzmacniacz za 200 dolarów kosztował miesięczną pensję. Aby przyciągnąć więcej miłośników muzyki do HiFi, HitKit wprowadził wzmacniacze zintegrowane A7. A8 i A9. Żaden z tych wzmacniaczy nie był oparty na projekcie Williamsona ale był podobny do obwodów znalezionych w Radiotron, podręcznik projektanta. A7 za 15,5 dolarów amerykańskich w 1952 roku wykorzystywał w konfiguracji przeciwsobnej 6V6 i miał moc 6W w stopniu wyjściowym z transformatorem głośnikowym Chicago. Obudowa została wykończona wypalaną szarą młotkową emalią. Cały stopień wyjściowy był oparty na lampach oktalowych. Sprzedawane do początku lat 60. były cztery warianty A7. Wzmacniacz A7, A7B, A7C i A7D. Kolejny wzmacniacz zintegrowany, A8, był produkowany od roku 1952 do 1954. Posiadał stopień wejściowy na lampach oktalowych, a wyjściowe lampy to 6L6. Obudowa została wykończona wypalaną szarą młotkową malią i A8 był prekursorem serii A9. Prowadzony na rynek pod koniec 1953 roku wzmacniacz A9A za 35,5 dolarów amerykańskich był również wzmacniaczem zintegrowanym z 20 watowym stopniem wyjściowym opartym na lampach 6L6G w konfiguracji przeciwsobnej. Lampy przed były miniaturowymi 9-opinowymi lampami. 12AX7 i 12AU7. Obudowa została wykończona wypalaną szarą młotkową emalią. Transformator zasilający był marki Chicago i był mniejszy nieco, był zalewany. Głośnikowy był marki Peerless i nie był zalewany, podobny jak we wzmacniaczu A8. Prowadzony po raz pierwszy w 1954 roku A9 wyposażony był w większy transformator zasilający Chicago w puszce i w zabudowany transformator głośnikowy Chicago. W w tym roku wprowadzono wersję A9B. Zawierała ona drobne zmiany stylistyczne w tym różne pokrętła. Ostatnim wariantem A9 był A9C wprowadzony w 1957 roku. A9C przeszedł drobne zmiany stylistyczne. Wersje A9C z początku lat 60. były wykończone wypalaną złotą emalią. Próbując przebić się na rynek początkujących entuzjastów audio, hit wprowadził W4M za 39,95 dolarów amerykańskich w roku 1954. Komplet lamp i obwody były podobne do W3M, z wyjątkiem tego, że cały wzmacniacz był w jednej obudowie. Ponadto transformator głośnikowy był wysokiej jakości w zabudowie, był marki Chicago, zamiast wysokiej jakości Acrosound lub Peerless. Te zmiany zaoszczędziły kupującemu około 10 dolarów, to jest dzienna pensja w roku 1954. Wzmacniacz miał moc teoretyczną 20 W RMS, ale w rzeczywistości produkował około 17 W RMS. Pierwsze wersje W4M zostały wykończone szarym metalicznym lakierem w tonacji młotkowej. Innym wariantem był W4AM i to było w roku 1955 do roku 1959, który jako pierwszy miał na chassis wytłoczone napisy. W4AM ze złotą lub szarą emaliowaną obudową został wprowadzony na rynek pod Koniec 1954 roku. W4B, wyposażony w suwakowy włącznik zasilania na przednim panelu, został wprowadzony na rynek w 1961 roku. Ostatnia wersja wzmacniacza W4 była oznaczona AA71 i była sprzedawana na początku lat 60. Szacuje się, że wyprodukowano ponad 25 tysięcy zestawów i fabrycznie montowanych W4. Połowa lat 50., w Hitkits. Być może wzmacniaczem, który większość z nas kojarzy z wczesnym hitkitem jest W5M za 59,95 dolarów. Wprowadzony w 1955 roku został zaakceptowany niemal natychmiast przez ówczesnych audiofilów. Tak naprawdę to był wzmacniacz high-endowy za przystępną cenę. Wzmacniacz był i nadal jest pięknym artefaktem audio. Wykończony jasnym złotym lakierem metalicznym i zwieńczony kompletną klatką wykończoną czarną lamelką. Zawierał słynny projekt Williamsona i tym razem z najwyższej jakości tetrodami mocy Genalex KT66, produkowanymi w Wielkiej Brytanii. Genalex KT66. Nie wiem, czy to się Genalex czyta, czy Genalex, wybaczcie. Projekt stopnia wejściowego zawierał dwie podwójne triody 12AU7 dla odwracacza fazy i obwodów sterujących. Zastosowano dwudiodowy prostownik pełnookresowy typu 5RI. 4GY. W zasilaczu zastosowano dużą ilość stopni filtrujących z kondensatorami i zalany transformator o wyższym napięciu 450 V z zalanym dławikiem. Moc znamionowa W5M wynosiła 25 W RMS, ale niektóre zestawy w testach osiągały ponad 30 W RMS. Do roku 1957 był wyposażony w większy transformator wyjściowy pir 16458. Miał 25 W i uzwoje Pierwotno o impedancji 10 kilo. Odczepy ultraliniowe były w 50% i miał ciekawostkę na wtórnym – uzwojenie bifilarne. Drobnoziarnistej stali transformatorowej było dużo do miszki niklu. Od 1957 do 1963 roku zastosowano nowszą konstrukcję i mniejszy transformator wyjściowy 16309 Pirlesa. Chociaż bardziej powszechny 16309 nie był ułomny. Miał wyjątkowe właściwości i wydajność. Niektórzy eksperci HIT twierdzą, że 16309 Pirlesa Miał bardziej uwypuklone soprany. W5M również był wyposażony w opatentowany Twitter Saver i łatwą w użyciu regulację prądu spoczynkowego lampy Bias Balance. Właściwie odrestaurowany i skalibrowany W5M ze świeżymi lampami vintage. KT66 może przewyższać nowoczesne wzmacniacze o wartości ponad 1000 dolarów amerykańskich. W5M firmy Heathcote jest prawdopodobnie najpopularniejszą amerykańską wersją konstrukcji Williamsona. Szacuje się, że sprzedano ponad 30 tysięcy zestawów W5M. Do towarzystwa W5M wprowadzono monofoniczny przezmacnacz gramofonowy i liniowy WA P2 za 19,95 dolarów amerykańskich. Nie był zasilany samodzielnie, a pozyskiwał energię przez specjalny przewód zasilający podłączony do wzmacniacza mocy. Zawierał podwójne triody malarda ECC82 i ECC83 i był wykończony złotą emalią. Elektroniczna zwrotnica lampowa XO1 została Również wprowadzona w 1955 roku. Została wykończona złotą emalią i miała czarną klatkę osłononą. Kompaktowy, wykończony złotem tuner FM3 i tuner BC1A, został wprowadzony w 1956 roku na rynek. Bez wątpienia najrzadszym i najbardziej egzotycznym ze wszystkich wzmacniaczy Hitkit jest W6M za 109,95 dolarów amerykańskich, wprowadzony na rynek w 1950. Roku. Generując ponad 70 watów RMS i 140 watów szczytowej mocy muzycznej, był to najpotężniejszy monofoniczny wzmacniacz lampowy HitKit. Było to duże urządzenie ze złotą emaliowaną obudową i małą czarną metalową klatką osłonną montowaną bezpośrednio nad lampami. Polaryzacja lamp, zmienne tłumienie, wyłącznik sieciowy oraz miernik umieszczono na przedniej ściance. Lampy mocy to słynne Tungso 6550. Tung -Sol Wprowadził tę lampę w 1955 roku specjalnie do użytku audio. Właściwie, wysterowana i spolaryzowana przy napięciu anodowym 600 V, para 6550 może wytworzyć 100 W mocy RMS w klasie AB1. Lampy te zostały wyposażone w pozbacany drut siatki, zapewniając stabilność punktu pracy i długą żywotność. W6M był pierwszym wzmacniaczem mocy Hitkit wyposażonym w krzemowe diody prostownicze. Sercem tego urządzenia jest masywny i niezwykle wysokiej jakości zalany transformator głośnikowy Pirles 16431. Ten transformator w testach ma wyniki. Jako posiadający jedno z najszerszych pasm i najlepszą odpowiedź fali prostokątnej, ze wszystkich dostępnych wtedy i teraz transformatorów HiFi, może z łatwością obsłużyć 140 W RMS. Układ sterownika i odwracacza fazy zawiera jedną 12AX7, jedną 12AU7 i jedną 12BH7. Na przednim panelu znajduje się również regulacja prądu spoczynkowego lamp i poziomu wejściowego, a także miernik prądu lamp. Chociaż jako jeden z niewielu wzmacniaczy konsumenckich, w których zastosowano turniki katodowe, W6M miał wady konstrukcyjne. Zbyt duży prąd pobierany przez 12BH7, co powodowało, że polaryzacja była bardzo zależna od wieku 12BH7 i miała niewystarczający zakres regulacji. Rezultat był taki, że W6M nie był w stanie wykorzystać wielu doskonale dobrych 6550. Być może w wyniku tego W6A, zastępujący W6M, produkowany od 1960 do 1962 miał dodatkowe elementy sterujące prądem lamp i poziomem wejściowym na przednim panelu, i później zamieniono także lampę 12BH7. Ponad 90% wzmacniaczy sprzedawanych w połowie lat 50. wytwarzało 30W RMS lub mniej. Widać, że W6M został zaprojektowany dla audiofila, który potrzebował wzmacniacza do grobowej deski. Niektórzy eksperci szacują, że w ogóle sprzedano mniej niż 2000 wzmacniaczy W6M. To sprawia, że W6M i W6A byłyby najbardziej kolekcjonerskimi wzmacniaczami lampowymi HIT. W roku 1957 firma HIT została sprzedana firmie Deistrom która rozbudowała zakłady produkcyjne i zwiększyła mocy przerobowe. Później w tym samym roku wprowadzono UA1, mały, monofoniczny 12-watowy wzmacniacz wykorzystujący lampy EL84 w stopniu przeciwsobnym w cenie 22,95 dolarów amerykańskich. Liczbowo ostatnim ze wzmacniaczek HitKit Williamsona był W7M za 54,95 dolarów, prowadzony na rynek w 1958 roku i był pierwszym wzmacniaczem dużej mocy dolar za tak naprawdę nie był to projekt Williamsona, ale przypominał Mark II dynako. Obwód wejściowy składał się z pentody napędzającej odwracacz fazy z dzielonym obciążeniem. Został on oszacowany na 55W RMS z pary. Mollarda EL34. Stopień sterownika odradzacza fazy był pojedynczą 6AN8. Prostowaniem napięcia zajmowały się diody krzemowe. Obudowa została wypalona na złoto i pokryta przezroczystą emalią. W7M został wyposażony w żaluzową czarną klatkę pokrywającą cały wzmacniacz. Późniejszym wariantem W7M był AA91, dostępny na rynku na początku lat 60. XX wieku. Posiadał czarną, emaliowaną obudowę i pomalowaną na zwodokładkę. Radość z odnowienia wzmacniacza HIT, odpowiednio odrestaurowane wzmacniacze typu HIT, Williamson potrafią świetnie zagrać z odpowiednimi głośnikami. Jeśli planujesz użyć w swoim systemie wczesnego wzmacniacza Hit, dokładnie zaplanuj swój projekt i poświęć trochę czasu, aby wykonać dobrą robotę. Możesz też, to już tak strącam od siebie, zajrzeć na kanały YouTube, na przykład na D-Lab, gdzie w świetny sposób pokazano, jak odrestaurować stare wzmacniacze. Wracając do tekstu: Odrestaurowanie starych wzmacniaczy lampowych Hi-Fi. Obejmuje usuwanie kurzu, brudu, wymianę kondensatorów sprzęgających, mostkujących, filtrujących, zarówno papierowych, jak i elektrolitycznych, czyszczenie gniazd lamp, testowanie lamp, wymianę lamp, gdy zachodzi taka potrzeba, ogólną kontrolę obwodów i naprawę. I teraz bardzo ważne zdanie. Niektórzy kolekcjonerzy nie zapłacą dużych pieniędzy za odrestaurowane wzmacniacze, twierdząc, że wszystkie elementy muszą być oryginalne. Dobrym pomysłem jest przechowanie wszystkich oryginalnych rezystorów i kondensatorów w plastikowej torbie do późniejszego zamontowania, jeśli sprzedasz urządzenie kolekcjonerowi. Podczas wymiany kondensatorów i rezystorów bądź dokładny i uważny. Do wymiany kondensatorów i rezystorów należy używać dokładnych wartości oraz równych lub większych napięć znamionowych. Sprawdź wszystkie połączenia lutowane i ponownie lutuj w razie potrzeby. Pamiętaj, że wiele z tych zestawów złożone było przez neofitów, którzy dopiero uczyli się lutować. Pamiętaj, aby cieszyć się pracą, i nie śpiesz się. Wykonuj dobrą robotę. Konkluzja. W tym artykule omówiono wczesne lata Hit Company w dziedzinie Hi-Fi. Autor oryginalnego angielskiego tekstu, dziękuję. Billowi Shortowi z Edmonds w stanie Washington i Kenowi V. Sun z San Jose w Kalifornii, za pomoc w tym artykule. Dalszą historię hit możecie przeczytać w książce Terego Peruda Hit Nostalgia. Po tej Krótkiej historii firmy, która wprowadziła na rynek amerykański wzmacniacz Williamsona w postaci zestawów do montażu, chciałbym Wam przybliżyć także z Vacuum Tube Valley artykuł pana Johna Eklanda. Jest to być może trochę kontrowersyjny artykuł. Ja to przytoczę w tłumaczeniu, używając oryginalnego tekstu, a nie zmienionego z fronceniami autora, tak jak zrobiono to w elektronice praktycznej. Widzicie skan teraz fragmentu numeru na ekranie. Zapraszam do przeczytania także tamtego tekstu można wyciągnąć ciekawe wnioski. Być może się nie będziecie zgadzać z tekstem, który tutaj pan John napisał, ale należy pamiętać, że jest to człowiek, który zjadł zęby na wzmacniaczach lampowych. Można tak powiedzieć. Okej, okay, to zobaczmy, co napisał dla Vacuum Tube Valley. Wiele osób lubi rozmawiać o jakości. Nic nie jest bardziej denerwujące, zwłaszcza w high-endowym audio. Dodatków wzmacniacze lampowy są dziś sprzedawane dosłownie wszędzie. Niektóre z najlepiej sprzedających się wzmacniacze na dzisiejszym rynku mają nadmiernie skomplikowane konstrukcje obwodów i słabej jakości transformatory głośnikowe. Nigdy byś tego pewnie nie odkrył, czytając masowe czasopisma audio. One są w branży reklamowej, a nie w branży wysokiej jakości. Pan John postanowił zbudować lampowy wzmacniacz HiFi, który byłby najtrudniejszą konkurencją dla każdego innego typu. Krótko mówiąc, ten projekt wzmacniacza jest bezkompromisowy. Jeśli chodzi o nowy projekt, Uznał, że nowy jest nadużywanym terminem. Wrócił do oryginalnego klasyka, obwodu DTM Williamsona. W tym przypadku projekt przedstawiony został w artykule w grudniowym numerze magazynu Radio Electronics z 1955 roku i jest autorstwa Dawida Haflera z Dnako. W tym czasie w małej społeczności wysokiej wierności istniał nacisk na większą moc, aby zapewnić maksymalną wierność. Głośniki o niskiej wydajności. Takie jak Acoustic Research AR1 i wczesne konstrukcje z zawieszeniem akustycznym KLH wymagały co najmniej 30 W. Zawieszenie akustyczne to taki patent obudowy głośnikowej. Zachęcam do spojrzenia do internetu właśnie wprowadzono Tung Sol 6550 pozwalając na użycie ponad 40 W z dwóch lamp z niskimi zniekształceniami bez kosztów używania lamp transmisyjnych Tung Sol 6550 był pierwszą tego typu wzmocnioną strumieniową tetrodą mocy z łączną mocą admisyjną anody i siatki ekranującej większą od 40 W przeznaczoną specjalnie do zastosowania w świecie audio oryginalne szacunki Tung Sola dla pracy przeciwstopnej 6550 Dawały moc wyjściową w połączeniu triody 28W do 100W w połączeniu tetrodowym z napięciem anody około 600V. W artykule z 1955 roku zastosowano tą nową lampę do klasycznego projektu Williamsona, używając dwóch 6SN7 jako lamp sterujących i prostownika 5U4GB. W oryginalnym artykule wymieniono również dwa najlepsze transformatory wyjściowe audio dostępne w tamtym czasie: Dynaco A430 lub niesamowity AcroSound TO330. I tu chciałbym wspomnieć, że na moim kanale jest film, w którym omawiam ten artykuł, także zachęcam wszystkich do poszukania takiego filmu. Znajdziecie go na liście o wzmacniaczu Williamsona. Wersja pana Eclounda na XXI wiek jest zbudowana zgodnie z najlepszymi klasycznymi standardami, ponieważ oczywiste jest, że konstrukcje wzmacniaczo-lampowych dojrzały z układem Williamsona, i najwyraźniej od tego czasu niewiele się poprawiły. Wybrano najlepszy dostępny transformator wyjściowy Plitron 4142. Ma on idealne obciążenie. Od anody do anody 4200 ohmów i umożliwia połączenie ultraliniowe, z czego pan Eklund skorzystał. Autor artykułu przeprowadził wiele testów i badań i odczuł, że ten toroidalny transformator Plitron. Jest równy kosztownemu i rzadkiemu Acro T0330, jeśli nie jest lepszy. Być może niektórzy vintage snobs nie zgadzają się z tym, ale nie będą mieli żadnych faktów, na których można oprzeć swoje zastrzeżenia. Odpowiedź częstotliwościowa małego sygnału Plitrona z łatwością przekracza 100 kHz, co stawia go na bardzo wysublimowanym terytorium. Oryginalne Acro Soundy. Czasami docierają do tej okolicy, ale nie zawsze. Konstruktor zdecydował się na użycie lamp świetlany KT-88 z prostego powodu, są to najlepsze dostępne obecnie lampy tego typu. W przeciwieństwie do innych nowoczesnych 6550 lub KT-88 nie zaobserwował dryftu punktu pracy w przypadku świetlany. Choć spełniały one również oryginalne specyfikacje KT88. Konstruktor nie użył kondensatorów elektrolitycznych, tylko wysokiej jakości kondensatorów wypełnionych olejem albo kondensatorów foliowych. Jeśli układ jest konserwatywny, a na pewno jest, a zasilanie anod jest odpowiednio filtrowane, elektroniczna regulacja jest zbędna, a tylko dodaje swoje wady niezawodności. Chodzi po prostu o stabilizator napięcia. Pewnie znowu znajdą się jacyś audiofile, którzy twierdzą inaczej, bez prawdziwego uzasadnienia. Prototypowe wzmacniacze zostały zbudowane na masywnej aluminiowej obudowie Plitrona z wbudowanym pomiarem prądu katodowego dla obu lamp. KT88 działają przy napięciu 515 V na biegu jałowym po 45 mA każda z indywidualnym ustawieniem prądu stałego, spoczynkowego dla każdej lampy. Jest to konieczne. Zamiast kłaniać się dziwacznej praktyce ogromnych kondensatorów sprzęgających Konstruktor postanowił użyć 220 nano wysokiej jakości Ilino i Capacito ICMWA, ponieważ 220 nano wystarczy i jest mało prawdopodobne, aby powodowało to problemy z oscylacjami, wzbudzaniem się wzmacniacza i innymi podobnymi problemami. Doskonałe uziemienie zapewnia szyna sprętów z litego srebra. Prostowniki IXYS Fred 11A 1200V zostały zastosowane zamiast prostowników lampowych, z tego względu, że współczesne diody są zdolne do osiągów równych lub lepszych niż jakikolwiek prostownik lampowy, a także dlatego, że prostowanie pełnookresowe jest trudne do osiągnięcia za pomocą lamp. Stopień wejściowy jest klasycznym układem inwertera w układzie katodyny z odwracaczem fazowym z dzielonym obciążeniem. Autor uważa, że złożone inwertery fazy stosowane w nowoczesnych wzmacniaczach są niepotrzebne, jeśli używana jest bardzo liniowa lampa, a taką jest 6SN7GT. Gotowe wzmacniacze z łatwością wytwarzały ponad 50 W bez widocznego przesterowania w zakresie od 20 Hz do 20 kHz. I tutaj autor odnosi się do oryginalnego artykułu, na którym się oparł więc jak wyjaśniono w oryginalnym artykule, 6550 oferował czysty dźwięk i mniej zamulenia w ciężkich pasażach, ponieważ mógł wytwarzać dodatkową moc. Wzmacniacz 6550 miał dodatkowy margines stabilności, dając natychmiastową poprawę w przypadku dźwięków perkusyjnych i półprzejrzoczystę. Płynne słuchanie na instrumentach strunowych, identycznych w zakresie wysokiej częstotliwości. Małe dźwięki przejściowe, takie jak tamburyny, przyjmują różne położenia przestrzenne, prawdopodobnie dlatego, że niskie przesunięcie fazowe nie zakłóca harmonicznego wzorca złożonych, niepowtarzających się tonów. Całościowym efektem jest większa neutralność i mniejsze wrażenie nagranego dźwięku. Pamiętaj, że mówili tutaj o systemie monofonicznym. To dokładnie podsumowuje dźwięk, który autor zaobserwował z tymi wzmacniaczami. Powiedział, że działają równie dobrze jak każdy wytyczowy wzmacniacz Hi-Fi, który kiedykolwiek słyszał. A muszę powiedzieć, że trochę tych jego konstrukcji widziałem. Muszę powiedzieć, że ma naprawdę ambitne projekty. No i tak się kończy ten artykuł. Ja wiem, że możecie się nie zgadzać z niektórymi kwestiami, które postawił pan Eklund, ale moim zdaniem... Ma wiele racji w tym, co powiedział, co napisał. Bardzo wiele firm oraz czasopism audio próbuje audiofilom wciskać jakieś wódu, jakieś czary mary. A ja, z racji tego, że jestem elektronikiem i z wykształcenia, i z hobby, i z zawodu, dostrzegam właśnie takie czary. Czy tak na koniec możemy porównać sobie różnice? Na pewno napięcie zasilania 455V, tutaj 525V, z tego względu, że tu mamy KT88, a tu KT66. Wymaga to w związku z tym różnice w impedancji uzwojenia pierwotnego transformatora. I teraz tak, w zależności od tego jaki transformator zdobędziecie, trzeba tak dobrać sprzężenie, głębokość ujemnego sprzężenia zwrotnego od tego uzwojenia 16 ohmów. Ale jak mówiłem, ten hamont tam ma wyjście na 16 ohmów, więc nie ma problemu. Tutaj nie mamy, w tym miejscu nie mamy tego obwodu. I teraz tak. W tym zasilacz jest półprzewodnikowy, i ze spokojem tutaj można zastosować zasilacz półprzewodnikowy. Stabilizacja napięcia ogranicza dynamikę wzmacniacza. W związku z tym, moim zdaniem, nie ma potrzeby stosowania stabilizacji wysokiego napięcia, czyli tego anodowego. Bardziej należało skupić by się na właściwym filtrowaniu tego napięcia i stabilizacji, czyli ustawienia dokładnego tej lampy, żeby była symetryczna, bo możemy wywołać przydźwięk, stabilizacja parametrów tego stopnia. I największym problemem dla stopnia końcowego jest ustawienie idealnej symetrii statycznej oraz symetrii dynamicznej żeby nam ten wzmacniacz pracował tak, jak należy. I w ten czas nie musicie wydawać 10 tysięcy na dobrej jakości hi-fi, tak zwany high-end, tylko w granicach 4000 tysięcy złotych będziecie mieli wzmacniacz. Wzmacniacz bardzo wysokiej jakości. Dlaczego tak drogo? No niestety. Parowane lampy 4 to już z 1000 zł. To tutaj parowane będzie też z 500 zł. Z 1000 zł na transformatory wydacie, jeżeli chodzi o głośnikowe, zasilające podobnie, także plus do tego obudowa może być taka stylowa jak ta. No to Wasza inwencja. Dlaczego Wam pokazuję jeszcze. Zrobiłem jeden odcinek i Wam pokazuję, że Williamson jest wiecznie żywy. A no widzicie, nowoczesna lampa KT88. Ja sam chciałem zrobić na KT88 wzmacniacz Williamsona. I już nawet kombinowałem sobie samodzielnie. Ale przypomniało mi się, że przecież taki wzmacniacz był w tu Tube Valley. I nie muszę już za bardzo kombinować. Mogę po prostu przykładowy wzmacniacz jakiś nałożyć. Mogę sobie ewentualnie. Tutaj zamiast tego zrobić odczep, tak jak wkładzie. Inwencja twórcza, naprawdę, korzystając z bazowego wzmacniacza, można przy odpowiedniej wiedzy, jak ustawić punkty pracy każdej z lamp, zrobić świetny wzmacniacz. Pamiętacie, polski produkt, on się nazywał Amplifon WL36 chyba. Też oparty na Williamsonie steroidalnym, bo tutaj też jest steroidalny transformator wyjściowy. Myślę, że w następnym odcinku o Williamsonach będzie przedsmacniacz, bo w końcu trzeba jakiś ten sygnał podać na wejście. Ogólnie muszę powiedzieć, że szczegółowo nie będę omawiał przedsmacniacza, który zaprojektował pan Williamson, z tego względu, że jest to archaiczna konstrukcja przystosowana do płyt szelakowych niskopoziomowych źródeł. Myślę że tam gdzieś znalazłem inną propozycję i być może jeszcze tutaj omówimy sobie z Hitkitów ten przedzmasniacz. to była W2 chyba. Mam nadzieję że film się wam przyda że zachęciłem was do prób zrobienia własnego wzmacniacza. I przypominam też, że były odcinki o modyfikacjach amerykańskich wzmacniacza Williamsona, począwszy od użycia triody aż do 6550 zdaje się, że lampy. Z którego tu właśnie skorzystał pan Ekland, i o którym w tym artykule tutaj wspominał. Także to jest odwołanie do tamtych artykułów pana Haflera, modyfikacji. Wszystko jest ze sobą związane, a daje możliwość obejrzenia tych filmów w takiej kolejności, ze względu na to, żeby się one wzajemnie uzupełniały. To wszystko. Trzymajcie się.